Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go: nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi i nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Nie lubimy słuchać proroctw katastroficznych. Często takie opowiadania wywołują u nas lęk. Jest to zrozumiałe. Nie chcemy przecież doświadczać wojny i klęsk żywiołowych. Wolimy pomnażać swój dobrobyt i prowadzić komfortowe życie usłane wyłącznie przyjemnościami. Nie przyjmujemy do wiadomości, że wszystko w świecie dąży do harmonii. Żeby ktoś był bogaty, ktoś inny musi być biedny. Żeby ktoś był nasycony, ktoś inny cierpi głód. W rękach 20% ludzi znajduje się 80% światowego kapitału. Pozostałe 80% ludzkości musi się zadowolić 1/5 ziemskich zasobów. Dobrze siedzi się w ciepłym pokoju i przegląda YouTube'a, kiedy należy się do tych 20% ludzkości. Kiedy ostatnio zainteresowałem się losem ludzi, którzy za przysłowiową miskę ryżu zrobili dla mnie najnowszy model smartfonu? Czy przejąłem się losem tych, którzy z narażeniem życia wydobywają w afrykańskich kopalniach kruszce, z których wykonany jest dla mnie najnowszy gadżet? My żyjemy w zbytkach, inni cierpią głód. Narażają własne życie lub walczą w bratobójczych wojnach. Ale co nas to obchodzi? Kiedy jutro pójdziesz do sklepu, zastanów się, czy aby na pewno to, co chcesz kupić, jest ci niezbędne do życia. Życie jest zbyt krótkie, aby na tym świecie gromadzić skarby. Lepiej, zaoszczędziwszy środki, przeznaczyć je na jałmużnę, na jakiś dobry cel. Bądź hojny, gromadź sobie skarby w niebie, a nie tu na ziemi.